Słoneczne Radio, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Teraz akurat z Florydy, która jest piękna i słoneczna, ale bywa też pochmurna i deszczowa. Co nie zmienia faktu, że cały czas jest gorąca, a nawet upalna. Z tym, że to nie o pogodzie teraz mowa będzie, a o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i generalnie o imprezach mistrzowskiej rangi. Znanym, typowym i charakterystycznym dla ceremonii wręczenia medali obrazkiem są sportowcy stojący na podium i gryzący swój upragniony medal. Zastanawialiście się, dlaczego to robią? Otóż ponoć z dwóch powodów. Pierwszy to sprawdzenie, czy faktycznie złoto jest złotem i do tego za chwilę nawiążę, a drugi wynika z presji, jaką wywierają na sportowców fotoreporterzy. Tak jak każdy fotoreporter chce mieć fotkę z całującymi puchary i patery tenisistkami i tenisistami, tak w tym wypadku każdy chce mieć zdjęcie z gryzącymi medale zwycięzcami, dlatego biegają za nimi i pokrzykują: gryziemy medale, gryziemy medale. A oni są tak szczęśliwi, że je gryzą i przy okazji sprawdzają, w cudzysłowie, jak smakują i czy faktycznie złoto jest złotem. Czyli robią to, co robiono dawno temu, kiedy gryziono monety, by sprawdzić, czy są prawdziwe. Pamiętajmy, że złoto jest miękkie i na tym prawdziwym i czystym po ugryzieniu przez człowieka zęby zostawią ślad. I tutaj dotykamy części edukacyjnej tego materiału. Te medale nie są złote. To pozłacane, czyste srebro. Srebrne medale są faktycznie srebrne, a brązowe to w rzeczywistości czerwony mosiądz. Na oficjalnym twitterowym koncie Tokio 2020 napisano, że medale nie są jadalne. Nasze medale są wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu urządzeń elektronicznych podarowanych przez japońską publiczność. Nie musisz ich gryźć, ale wiemy, że nadal będziesz to robić. I taka ciekawostka na zakończenie, te urządzenia elektroniczne zebrane w ramach projektu Medale Tokio 2020 ważyły prawie 79 tysięcy ton, z czego ponad 6 ton stanowiły telefony komórkowe. Paweł Kuliński, Słoneczne Radio i wiadomości.com. To jest Słoneczne Radio. Słoneczne Radio.com.